4, 2, 1, na start! 22 minuty tygodnia. Zapraszają ciocia Kama, wujek Miki i tata Damian. Siemka mordeczki. Nie wierzę, że to powiedziałam. Jak to brzmi? To jest zupełnie nie w moim stylu. No właśnie, to jest zupełnie w twoim stylu. To nie jest OE, to jest nasz podcast rodzinny. I tutaj pokazujemy, jak rozmawiamy ze sobą naprawdę. Robimy podcast, ale nie chcemy zająć państwu dużo czasu. Nie państwu, tylko wam tak, dużo czasu. Wam dużo czasu, dlatego podcast będzie trwał 22 minuty. Ale skąd te 22 minuty? 21 to za krótko, 23 to za długo i stwierdziliśmy, że 22 to będą bardzo dobre takie cyfry, które połączą się w liczby, ale oczywiście jesteśmy otwarci na zmiany, jesteśmy elastyczni, jesteśmy tolerancyjni. Generalnie, jak to się mówi, się zobaczy. Dzień dobry, ja mam na imię Kamila. A ja jestem Damian. Na końcu będzie też niespodzianka, listy od Mikołaja. A dlaczego robimy w ogóle ten podcast? Zapyta Polka lub Polak, która będzie odsłuchiwać nas w streamingu, a o odpowiedź poproszę redaktor Kalinczak. Dlaczego? Bo no, tak. No właśnie, dziękuję. No a bardzo tak proszę, a tak na serio, trochę po to, żeby się spotkać, bo przyznajmy, że coraz trudniej znaleźć nam czas, a skoro już się spotykamy i opowiadamy sobie, co u nas, postanowiliśmy to nagrać, rodzice będą mogli sobie odtworzyć, nie trzeba będzie tak często dzwonić, taki luźny strumień świadomości, no a poza tym wiesz, teraz wszyscy robią podcasty. No tak, tylko że mama zawsze mówiła, że ty nie jesteś wszyscy. No prawda. A jednak, tylko że my nie zrobimy tego jak wszyscy, to też się tak ładnie mówi, ponieważ wszyscy podcast mają o czymś, a my, no trudno to powiedzieć, mamy ten podcast trochę o niczym, ale taki, żeby był trochę jak balsam na rozgrzane ciało o tym, co u nas słychać i co słychać także u was. U państwa, u was, przepraszam. U was, tak. No, żebyśmy się nieco lepiej poznali. To będzie taki podcast dla rodziny i dla znajomych, a że was traktujemy jak znajomych, będziemy tutaj opowiadać też wasze historie. Tak jest, takie prawdziwe, miłe, niemiłe, sportowe, omówi Mikołaj, za szkolne. Weźmie się chyba... Nie, kto się weźmie? Ja czy ty? Ty. Ja? No dobra. Ty szkolne, no to masz dzieci w wieku szkolnym. Nie, jeszcze nie. No. No, ale prawie. Ile lat się znamy. No dobrze, w każdym razie historie miłosne ogarnie chyba koleżanka Kamila, nie? No tak, ja mam w tej dziedzinie wybitne doświadczenie. Tak nam z tego wyjdą jakieś 22 minuty, nie? Mhm. To co, zaczynamy? Zaczynamy. To była część pierwsza. Część druga. To jest druga część naszego podcastu. Jak sami słyszycie, lektorką jest Helena Michałowska. Cudowne. Czyli najlepsza lektorka w swojej cenie, absolutnie. Ceną są truskawki, cukierki, słodycze i przytulaski. I przytulaski, też chciałam powiedzieć, że przytulaski. To jest część druga i w tej części będziemy mówić, co u nas słychać. Tak jest. Tak jak powiedzieliśmy na początku, trochę nam brakuje czasu na to, żeby porozmawiać, więc uznaliśmy, że skoro już się widzimy, siedzimy sobie przy stole, przy dwóch mikrofonach, to jest dobry moment, żeby zapytać, co u ciebie. No więc będziemy dzisiaj my pytać siebie nawzajem, ale docelowo chcielibyśmy pytać państwa was o to, co u was słychać. Państwa was, bo my już się koleżankujemy, no a ja chcielibyśmy się zakoleżankować z wami, więc mam nadzieję, że skrzynka nam eksploduje po tym odcinku. Skrzynka w sensie ta skrzynka na Instagramie, pocztowa. Ale też mamy pocztowa oczywiście. I wszyscy będą nam przysyłać swoje historie i w tej drugiej części my będziemy te historie wasze opowiadać. Tak jest, więc czekamy na listy do redakcji. Tak. Ale teraz zadam to pytanie. Mhm. Kamilo, co u ciebie? U mnie wszystko bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękuję. A powiedz, czym przyjechałaś? O, no naprawdę, no. Ja już piję do wespy oczywiście. No naprawdę. Sprawa bardzo prosta. Kama zostaje odkryciem roku na festiwalu Sea Bloggers, dostaje w nagrodę zupełnie niespodziewanie wespę. Tak, to prawda. Warto dodać, że wespę zatankowaną po kurek, co zwiększa trzykrotnie wartość wespy. No i Kama odbiera tę wespę, wyjeżdża z salonu i się przewraca, a jedzie z zawrotną prędkością 2 km/h, obroń to. Nie było tak, że od razu po wyjściu z salonu, tak tylko było. Trochę później. Faktycznie, no przewróciłam się, no ciężka jest, wespa jest ciężka, to wcale nie jest takie proste i po prostu, no ktoś ci musi pomóc, ktoś się musi nauczyć, ale na swoją obronę mam to, że już śmigam 38 km/h. No huragan, no, tornado. Wiatr we włosach, muchy w zębach, ja jestem naprawdę z siebie już teraz dumna. Wiesz co, to jest tak, że te wszystkie huragany nazywane są żeńskimi imionami, albo większość, no to mamy już nazwę na kolejny, nie? Kamila! Kamila, wiesz, 38 na godzinę, albo nie, 2 km się jest pustoszenie na Mokotowie, gdzieś w Warszawie, więc uważajcie. Jest adekwatne do mojego temperamentu, zgadzam się. No dobrze, słuchaj, no to tę wespę odbierałaś na pewno z kimś, bo nie ze mną.
No tak, tak, odbierałam z kimś. Z kolegą. Z kolegą. No to zadam jeszcze raz to pytanie. Co u ciebie? Poznałam mężczyznę. Bardzo mi miło to usłyszeć, ponieważ... Właśnie, ja nie wiem. To jest, wiecie, ja przepraszam, że ci jeszcze przerwę, ale to jest niebywałe, że my o tym mężczyźnie praktycznie nic nie wiemy, więc ja teraz będę cisnął. Jestem dziennikarzem śledczym. Jesteś gotowa? Kiedy go poznam? Ani tego to nie wiem. A jak ty go poznałaś? Poznałam go na ulicy. Poznałam go jakiś czas temu na ulicy. Nie, no naprawdę. Podnosił cię z wespy. Nieprawda. Ale poczekaj, bo to jest moim zdaniem budująca historia, ponieważ ja mam taką teorię, że w Polsce nie dzieją się takie rzeczy. W Polsce ludzie ze sobą nie rozmawiają. To tylko w amerykańskich serialach jest tak, że siedzisz sobie w kawiarni, podchodzi do ciebie mężczyzna, w dodatku jest przystojny i wolny. Aha. I rozumiesz, i to się dzieje. I ja czekam, żeby coś takiego mnie spotkało w Polsce. To się nie dzieje, a dużo jednak chodzę po knajpach, bo jak wiesz, nie umiem gotować. I słuchaj, i ja to wyczekałam, no. I tak się wydarzyło? Tak, siedziałam sobie, taka komedia romantyczna? Tak, siedziałam sobie z moją przyjaciółką Natalką, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, i jadłyśmy sobie sałatę. No i podchodzi mężczyzna gdzieś tam, wiesz, z boku i, przepraszam, a ma piękny głos. Przepraszam, czy ja mogę cię skądś kojarzyć? A mi się ten Cezar wtedy przylepił do zęba. Przysięgam, tak było. No więc, wiesz, sałata tak. Sałata w sensie? Sałata, no i tak, wiesz, trzymam się za i mówię, tylko tak zrobiłam. No nie? Na wideo będzie to widać. I on uniosłaś ramiona do góry. Uniosłam ramiona, ręce. Z wyższością. Nie z wyższością, w akcie zdziwienia. No i on mówi do mnie, bo ty jesteś Kamila. I ja, wiesz, Cezara tam złubam zęba i mówię, a ty kto jesteś? Milusio. No i na to wkroczyła do akcji moja przyjaciółka Natalia, jak potem powiedziała, no bo widziałam, że po prostu iskry aż poszły. No. No i mówi, a co ty robisz? On mówi, no właśnie tutaj przyszliśmy z moim znajomym zjeść coś, bo jadę go odwieźć na lotnisko, na co Kama znowu wkracza do akcji i mówi, aha, czyli jesteś kierowcą. Mhm. No i chwilę jeszcze tam pogadaliśmy i on sobie poszedł i Natalia mówi do mnie, wiesz co, byłaś bardzo niemiła, na co ja, chyba żartujesz, ja tak flirtuję, na co Natalia, wiesz co, to wiele wyjaśnia. I to jest rzecz, która mi dzwoni w uszach od 3 już tygodni. No. Dlatego, że wiesz, ja jestem dziewczyną od komunikacji, ja uczę ludzi sprawnej komunikacji, rozwiązuję ich problemy. Szef bez butów chodzi. Wiesz co, po prostu się okazuje, że faktycznie jak mi się ktoś podoba, ja jestem dla niego potwornie niemiła. Powiem ci więcej, im bardziej mi się podoba, tym jestem bardziej niemiła, bo to nie były dwie przykre rzeczy, które mu powiedziałam, chociaż na swoją obronę mam to, że w mojej głowie to naprawdę nie brzmiało źle. Ja uważałam, że to jest taki, wiesz, taki zawadiacki, taki trochę, wiesz, a ty kim jesteś? Tym bardziej, że na przykład kierowca nie brzmi w ogóle jakoś źle, tylko po prostu można włożyć jakoś dziwne znaczenie po prostu tego, że jesteś kierowcą. Ale tylko, mi w ogóle nie? chodziło o to, że jesteś kierowcą, w sensie, no że dzisiaj po prostu jesteś driverem i rozwozisz. Zawodowy i nie driver, możesz, nie? Tak, i nie możesz na przykład, no nie wiem, usiąść sobie na drineczkę z nami i naprawdę taki był sens. A mogło ale... zabrzmieć to trochę inaczej, nie? No tak chyba właśnie zabrzmiało inaczej faktycznie. Natomiast pomyślałam sobie, że to jest, opowiedziałam to oczywiście moim koleżankom, na co one mówią, ja też wszystkie tak robimy. Okazuje się, że my naprawdę tak flirtujemy przez to, że w tej Polsce chyba właśnie nie dzieją się takie rzeczy. Ja nie wiem, zmień koleżanki. Nie, ja muszę z tego zrobić szkolenie jakieś. Nie wszystkie muszę tak, pójść najpierw. Nie wszystkie tak flirtują. A ty przepraszam, niby skąd, wiesz? Ja jeszcze sprzed ery małżeńskiej. A to już dawno temu było i czasy się zmieniły. To ty nie znasz Tindera w ogóle. Co ty chcesz mi tu poopowiadać? Wiesz, że ja nigdy nie byłem na Tinderze? No świetnie, naprawdę, bo opowiedz nam o tym. Nie mam o czym. No właśnie. Ale nie, to ja tylko chciałbym spuentować twój sposób flirtowania, który jest bardzo podobny do przyjaźni między Leszkiem Millerem a Aleksandrem Kwaśniewskim. Czyli jest to bardzo szorstka przyjaźń, szorstki flirt, tak jak taka nieoheblowana deska. No tak słyszałam właśnie. Ale jak już wejdzie, to już nie wyjdzie. Nie, no tak wiesz, no ustał to, więc wielkie brawa. No i potem mieliśmy okazję... Oklaski. Oklaski, tak się wmontuje. I potem o tym rozmawialiśmy, ja mówię, wiesz co, bo no bo wiesz, nie chciałam, żeby mu było niemiło, bo ja nie jestem niemiła dla ludzi, jak wiesz. Tak. I mówię... Nieprawda, mieliśmy tutaj mówić prawdę. Nie jestem niemiła, naprawdę. I mówię, wiesz co, bo... Nie jestem niemiła. I mówię do niego, wiesz co, bo Natalia mówi, że ja byłam dla ciebie strasznie niemiła, jak się spotkaliśmy tam pierwszy raz i ja tak do ciebie, wiesz, no... A on mówi, wiesz co, Kama, no ale kto się czubi, ten się lubi. No widzisz, czyli stara dobra zasada.
Tak, stara dobra zasada. Więc tyle u mnie. Mhm. A co u ciebie? To jest trochę też a propos tego oceniania, bo tutaj to ocenianie jest pomocne, powiedzmy, ocena na przykład tego flirtu, a ja bym chciał powiedzieć, że tuż przed wakacjami, za chwilkę wylatujemy na wakacje i ten podcast oddajemy wam w wasze uszy tuż przed naszymi wakacjami, żebyśmy troszeczkę nie oceniali się na tych wakacjach w kontekście na przykład dzieci, bo wydaje mi się, że mam do tego mandat, żeby coś o tym powiedzieć, że my pojedziemy na wakacje z dziećmi i z tabletem. No! Drama baton teraz, nie? Nie możemy tego pokazywać na Instagramie. Za każdym razem, jak będzie się pokazywał tablet, to będziemy tam robić jakieś naklejki. Ocenzurowane, takie paski na czarne oczy. Bo jak wiadomo, uśmiecham się teraz do państwa, żeby było jasne. Do jak was. Wiadomo, do was, no porządni rodzice nie dają dzieciom tabletów, nie pozwalają im oglądać bajek. Każdy szanujący się rodzic nie daje dzieciom ani bajek, ani tabletu, ani nie daje żadnych słodyczy, ani nic, absolutnie. No i to jest w ogóle, to jest niesamowite, nie? Że po prostu my się trochę boimy powiedzieć, ach, wydaje mi się, że większość rodziców po prostu daje dzieciom bajki. Oczywiście chodzi o także zakres, jakie to są bajki, jak długo i tak dalej, ale to już po prostu no, każdy niech robi według własnego uznania. No jasne. Ja uważam, że po prostu jeżeli te moje dzieci na tych wakacjach obejrzą sobie te bajki raz, czy drugi, czy trzeci raz, no to im naprawdę oczy nie wypadną, uszy im nie zwiędną, nie wiem, nie wyschną im gałki oczne, nic wielkiego się nie stanie. To są wakacje, na miłość boską. Ja z tymi dziećmi, jak wiesz, biegam, jeżdżę na rowerze. Helena ma 3 lata i jeździ na 10-kilometrowe wycieczki rowerowe. Mm-hmm. Na rowerku dwukołowym. Heniek miał dokładnie tak samo. Helena ostatnio mówi, pytam, kim był Henryk Sienkiewicz? Ona mówi, że on to był pisarz. Ja mówię, a jakie książki napisał? Ona mówi, wszystkie. A ja mówię, a jaką konkretnie? Taką o Zinksach. A chodziło o Krzyżaków. Bo Heniek jej podpowiada. Bo Heniek mówi, że Sienkiewicz napisał książkę o ogniu i o mieczu. No i właśnie, i to jest tak, że po prostu za tym wszystkim idzie też to, że my z tymi dziećmi naprawdę robimy dużo innych rzeczy. No pewnie, że tak. Jeżeli ktoś, kogoś zobaczycie na plaży, albo gdzieś nad jeziorem, albo gdzieś na hamaku, że to dziecko ogląda jakąś bajkę, no to nie mówmy od razu, że jest złym rodzicem, że po prostu wziąłby piłkę i pobiegał z tym dzieckiem, bo ja z Henkiem 3 razy w tygodniu na trening piłkarski biegam. No, no i z moim psem ile biegają. A no właśnie. Razem. No. Ale słuchaj, czy jak pokażesz na przykład coś takiego na Instagramie, to spodziewasz się, że będzie reakcja i negatywne komentarze, że o, świetnie, panie redaktorze? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo to jest, wydaje mi się, bliskie chyba każdemu rodzicowi, że właśnie no, weźmy troszeczkę, odepnijmy sobie ten guziczek przy kołnierzu, chociaż na wakacjach, i pozwólmy sobie trochę na luz, bo jak my jedziemy na wakacje, to też chcemy odpocząć, też chcemy zrelaksować się, obejrzeć może jakiś film, może pograć w jakąś grę, może coś tam zrobić, więc pozwólmy na to samo tym dzieciom. One cały czas nie muszą siedzieć w książkach. Niech także po prostu bierzemy mnóstwo książeczek. Wiesz, że Helena czyta książki Wtorkowi, tak, czy naszemu Kelsikowi. Tak, no. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nie chodzi nam o to, żeby wszyscy teraz włączali dzieciom bajki, tylko chodzi o to, żebyśmy się nie oceniali, bo nie wiemy, z czego wynika wybór w danym momencie tego rodzica, no tego dziecka. Dokładnie, ale tylko to jest też tak, że my na przykład kochamy oceniać innych i tak, mówić o tym, że tak. O, to dziecko dużo bajek ogląda. A jak my usłyszymy, że ktoś powie o naszym dziecku, o, to dziecko dużo bajek ogląda, to mówimy, a nie wtrącaj się, bo ty nie wiesz, że chodzi na balet, na angielski, tak, francuski tak, i tak, na piłkę nożną. No właśnie, nie? Ale rozumiem, o czym mówisz, bo z psiarzami jest tak samo. Wiesz, my na Instagramie pokazujemy przecież fragment tylko. Nikt nie wie tak naprawdę, co się dzieje u nas, a ja też dostaję różne rzeczy. Wtorek kiedyś skarpetkami, a pani wywnioskowała, że to jest taka kość, wiesz, tam wybielana i zrobiła mi cały, bardzo przykry w słowach wykład na temat tych kości, jak jej napisałam, że to były skarpetki, bo on jako szczeniaczek miał takie swoje tam skarpetki, taką, wiesz, piłeczkę ze skarpetek. I no i pani wie, nie, w ogóle nie przeprosiła, nie widziała w tym niczego złego, więc to się zdarza też w przypadku psiarzy. Wrzucisz, że tam, nie wiem, pies coś je, to od razu masz milion komentarzy na temat tego, że nie powinien tego jeść. Tak, a tak. Nie wiesz, czy pies nie jest alergikiem, czy nie przeszliśmy długiej drogi, a wiesz, że mój pies dostaje leki, bo często u was bywa też, no więc albo wy mu podajecie, albo ja mu podaję, jeżeli mnie nie ma. No, za szybko wydajemy te opinie. No. Także wydaje mi się, że to jest dobry moment, te wakacje właśnie, żeby tak trochę się nad tym zastanowić
i ugryźć się czasami w język. Tak jest, był kot w butach, a teraz chciałaś zrobić z wtorka psa w skarpetkach, tak? Rozumiem. Ale jeszcze a propos tego wtorka, jedziemy na wakacje, wtorek z nami nie jedzie i wtorek gdzie będzie? Wtorek będzie w miejscu, które zna bardzo dobrze, bo często tam zostajemy my razem na noc, ja z wtorkiem. Tak. To znaczy u ciebie w domu. No właśnie, w którym będzie moja teściowa i mój teść, którzy są psiarzami, którzy tak. znają wtorka, uwielbiają się nawzajem. Będzie także Kelsik, nasz piesek, tak. więc będą się tam bawić szampańsko. Zwłaszcza z dziadkiem Markiem, który mówi na wtorka Felek i daje mu ciągle smaczki. Ale tak, prawda jest no. taka, że no faktycznie nie wyobrażam sobie lepszego momentu, to znaczy i lepszego miejsca, no bo on to miejsce bardzo dobrze zna, a poza tym wiesz, to kolejna rzecz, którą ludzie oceniają często, a nie wiedzą. Przecież ja nie pracuję nigdzie na etacie, nie mam stałej pracy, mhm. nikt nie wie, że mój pies zawsze jest ze mną, że przyjechał na dzisiejsze nagranie, że był w Meloradio ze mną rano. Nie, on jest tak. cały czas ze mną, nie zostawiam go na 6-8 godzin, co też jest okej, bo rozumiem, że tak jest świat poukładany. Chodzi mi tylko o to, żebyśmy przestali się oceniać. To teraz na sam koniec jeszcze ci powiem tej części, że na wakacje no. zabieram no. dla Henia konsolę do gier. On nie ma gry, ale przyszedł no. kilka razy z przedszkola i powiedział, że ktoś tam grał po prostu w jakąś tam gierkę i tam już stracił jakieś życia i coś tam, coś tam. I to mi się kompletnie nie podobało, a Heniek w gry nie gra. Więc ja chcę mieć nad tym kontrolę, ma już 6 lat. Kupiłem mu konsolę z pełną świadomością, żebym mógł też pójść do kolegów i powiedzieć, a ja mam Mario i w to Mario ją, będę grał. Dostanie ją na wakacjach. Będziemy grać wieczorami! Tak, to sobie wymyśliłem najlepszy prezent dla dziecka, ale tak naprawdę dla dorosłych. Jesteś wspaniały! Rodzicem, piąteczka! Dziękuję, piąteczka. Op. No dobra, to tutaj stawiamy kropkę w tej części i lecimy dalej. Ile tam ci na stoperze pokazuje? 10-15. 10 minut, 15 sekund. Zagrajmy w tym momencie jeszcze ciszą, żebyśmy dociągnęli do 22. No, ale no... Okej. Okay. Już. Świetnie zagrałaś ciszą. Gratuluję, widzisz? Ale wiesz co, bo mamy fajny podkład. Nikt nie prowadzi rozmów na takich podkładach. Nie, to no. też jest domena właśnie radiowców, że my lubimy, jak nam coś tak fajnie bansuje w tle i ten podkład jest doskonały. Tak, tak. Bo wszystkie te podcasty, albo większość może tak, one są na ciszy, kompletnie ciszy. Co oczywiście często wybija tematy, na które się rozmawia. Tylko my umówmy się, nie będziemy rozmawiać na nie wiadomo jakie tematy, nie będziemy programem satyrycznym, będziemy po prostu paczką przyjaciół i my was serdecznie do tej paczki zapraszamy. Część trzecia. To jest część trzecia. Zaskocz mnie ciekawostką na przykład, albo w ogóle zaskocz. Tak, i mam taką ciekawostkę. Mhm. Ona jest z internetu, więc kompletnie niepotwierdzona. No, oczywiście, ale ciekawa. Tak nam się przynajmniej wydaje. Dzisiaj dużo o podróżach trochę mówiliśmy, prawda? No. I mam taką ciekawostkę trochę nawiązującą do twojej wespy, ale tak nie do końca. Uwaga, to jest hit. Czy ty zastanawiałaś się, z jaką prędkością kichamy? No nie, ale domyślam się, że z taką szybką, ale poczekaj, jak się, no nie, nie wiem. Prędkość powietrza, które podczas kichnięcia wydostaje się z płuc, to nawet 160 km na godzinę. Rozumiesz, huragan. To ja nigdy tak szybko nie będę jeździć na wyspie. Ty kama, wywróciłaś się na wyspie, gdy jechałaś 2 km na godzinie. Naprawdę, takie rzeczy tylko w rodzinie się mówi, przykre. My kichamy 80 razy szybciej, niż ty jeździsz na wyspie i jeszcze się na nie wywracasz. Więc ja uważam, że jest to nie niesamowita ciekawostka, o, że dobry. Potrafimy kichać 80 razy szybciej niż Kamila Kalinczak potrafi jeździć na wespie. Ja się wszystkiego nauczę, ja będę jeszcze demonem. Poza tym ja nadrabiam stylem jazdy, mój drogi. Tak jest. Franek Smuda mówił, że lepiej mądrze stać niż głupio biegać, więc ty mądrze sobie stój na tej wespie niż i rób zdjęcia. I niż głupio jeździ. Dobrze. To była część trzecia. A teraz wielki finał i listy od Mikołaja. Listy od Mikołaja. Pani Kamila list do Mikołaja napisała i wespę dostała. Chociaż warunkowo, bo rzecz nabyła umiarkowanie. Tymczasem ja zapraszam na listy od Mikołaja, w których będę komunikował swoje prośby do świata. Wróćmy na moment do tematu wespy, czyli do stylowego skutera, którego dźwięk kojarzy nam się przeważnie pozytywnie. Wyobraźmy sobie, że zamykamy oczy, jedziemy uliczkami Rzymu, mamy okulary przeciwsłoneczne, wiatr smaga nam czoło, ludzie się do nas uśmiechają i nam machają. Jest pięknie. A teraz przenosimy się na zupełnie inny dźwiękowy biegun. Jest sobota,
7 rano i nagle pojawia się taki dźwięk. I ja nie mam absolutnie nic do koszenia trawy, żeby było jasne. Sam też koszę trawę. Wiem, że można przy tej czynności odpoczywać. Mało tego, można się relaksować, że jest to coś, co pozwala nam oderwać się od normalności, od rzeczywistości i po prostu zamknąć się na chwilę w swoim świecie. Natomiast nie odpoczywają przy tej czynności wszyscy dookoła, zwłaszcza gdy sąsiedzi uderzą w tak zwaną sztafetę. Jeden wstaje o 7 i zaczyna kosić. Kończy koło 9. Mamy kwadrans przerwy, budzi się drugi. Włącza kosiarkę, kosi do 11.30. Następny, który wstał najpóźniej, kosi o 12. Od południa brzęczy przynajmniej do obiadu i nie można w ten sposób odpoczywać, gdy to wszystko dzieje się dookoła. Jeżeli byśmy spróbowali się w jakiś sposób dogadać, ustalić wspólną porę, jeden dzień w tygodniu, w najbliższej przestrzeni, 4 działki, 2 ulice, 3 przecznice, żeby tak sąsiad z sąsiadem ogarnęli sprawę. Kosimy do południa. To dałoby radę? To był Mikołaj. Dziękujemy ci, Mikołaju. Kama, czy czasem twoja wespa nie grała tutaj tej kosiarki? Kosiarki? Wiesz co, nie wiem, przy 2 kilometrach na godzinę to tak za bardzo nie słychać, jeszcze muszę się oswoić. Ja bym cały jego ten list podsumował tak, że można połączyć i wespę, i kosiarkę, po prostu zaprosić Kalinczak do tego, że pojeździła wam kosiarką i też za dużo się tam nie ugra, nie? Witam. Byle tylko się nie poprzewracała. Witam i zapraszam. No i popatrz, miało być 22 minuty no. I jeszcze nam zostało 30 sekund. No, chyba naprawdę, jakbyśmy w radiu pracowali. W całe życie. To całe wykorzystajmy życie. 30 sekund bardzo mądrze, bo sami doskonale wiemy, że 30 sekund to jest bardzo dużo czasu. Kontynuuj. Tak, zatem dziękujemy za ten pierwszy podcast. Uciekamy na nasze wakacje. Zostawiamy. Dykcja, panie redaktorze. Tak, zostawiamy wam ten podcast na waszych uszach. Mam nadzieję, że wrócimy po wakacjach z jakimiś nowymi pomysłami. Czekamy na komentarze. Będzie dużo czasu, żeby je zebrać, przeczytać, przetrawić. Piszcie do nas. Najlepiej chyba na Instagramie, bo tam będziemy najbardziej aktywni. Do tak usłyszenia. Jest. Ciocia Kama, wujek Miki i tata Damian. Ciao! Tatera Maldecki. Do usłyszenia!